Emoji opanowały cały case drop. Sprawdź i zgarniaj najlepsze skiny. Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event emoji z pulą nagród 30 tysięcy złotych. Siemanko, z tej strony Esteban, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was, także jeśli chcecie wygrać w tym odcinku kod o wartości 10 zł, zostawiacie łapę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Wbijajcie sobie pierwszy link w opisie, ponieważ tam jest mój ref link do case dropa. Wbijacie sobie, po prostu dostajecie 15% wpłaty oraz złoty 25 dla tych osób, które jeszcze kodu nie użyły, ale serdecznie wszystkich zapraszam, ponieważ jeśli płacicie minimalnie 42 ziko, to bierzecie udział w tych wszystkich giveawayach, które macie tutaj na stronce. No i jak macie konto premium, to oczywiście Krambit Lore. Zobaczcie, cały czas się miejsca zapełniają, także naprawdę serdecznie Wam to polecam. No i dobra, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie metodę. Będzie to metoda taka, że po prostu, wydaje mi się, że jest to najlepsza metoda na profit, ale zobaczymy. Bo wiadomo, może spalić na upgraderze, a mianowicie będzie ona wyglądała tak, że jeśli skrzynka zwróci, zostawiamy sobie itemek. Jeśli nie zwróci, to ulepszamy tak, aż będzie troszkę więcej niż cena skrzynki. Wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Dużo osób taką metodę stosuje, dlatego ja też. Spróbujemy sobie i otworzymy pierwszą skrzynkę Elixir. No i co, pamiętajcie, że jeśli chcecie w ogóle wziąć udział w konkursie, musicie obejrzeć minimalnie połowę filmu. No i też możecie napisać, kurczę, co sądzicie o wczorajszym meczu. Naprawdę, Polacy zagrali bardzo dobry mecz. Wiecie, jak na to, że gramy z Hiszpanami. No teraz zobaczcie, teraz nie siadło, a skrzyneczka kosztuje 119 ziko. Jest to też troszkę ryzykowna metoda, bo wiecie, jak spali na upgraderze, to będzie lipa. Dobra, pierwszy upgrade razy półtorej i siedzi, dobra. Na spokojnie, muszę z tego zrobić 120 ziko. Walnijmy sobie jeszcze raz razy półtorej. I znowu siedzi, ok, spoko. Pamiętajcie również, że dalej trwa emoji event już ostatnie dni, także jeśli chcecie sobie trzymać te lajki, to trzymajcie, bo w top 100 naprawdę są fajne nagrody, a jeśli nie, no to wydajcie sobie w różnych trybach, które Wam też potem pokażę. Dobra, razy półtorej, ostatni upgrade'ik. O kurcze, oby to przeleciało. Nie przelatuje to, no i właśnie to jest najgorsze, że w tym momencie 120 ziko w plecy. Ale na spokojnie, dobra, przejdziemy sobie do coverta i otworzymy sobie trzy takie. 104 zł. Muszę pamiętać, ile wydałem i potem ile muszę zrobić na upgraderze. No chyba, że po prostu wyleci coś lepszego. O, wylatuje TP90, drogie, ono jest chyba drogie. 164 ziko, 250, bardzo ładnie. I tutaj jest proficik i tutaj nic nie muszę upgrade'ować. Napiszcie też, czy już stosowaliście taką metodę, bo wiem, że ona jest bardzo, bardzo powszechna na stronach do otwierania skrzynek, bo no jest ona ogólnie dobra, ale zależy też, jak Wam leci. I tutaj leci flip Brightwater za 448 ziko i M4 za 17. Ależ tutaj jest farcik dzisiaj. 159 wydaje, mam prawie 500. Także jak na razie jest naprawdę fenomenalnie. Dobra, walnijmy sobie. Bo wiecie, Polacy, no trzeba to powiedzieć, mieliśmy troszkę szczęścia, ale też jest lekki niedosyt, bo mogliśmy nawet wygrać ten mecz. 110 ziko, skrzyneczka szczęścia. To są skrzynki z konta premium. O kurcie, tutaj fatalnie. No i tutaj będzie trzeba przejść na upgrader. Chociaż 5 dyszek, Factory New. Ten. Dobra, to było to i to. Razy półtorej. Kurcze, ile tam płaciłem? 120 około. Dobra, to walnijmy sobie to. Okej, ładnie. Glock siedzi, 83 ziko. I walnijmy sobie jeszcze na razy dwa. Jeśli to siądzie, to już będzie fajnie. I siedzi. Okej, po raz kolejny siedzi. Bardzo ładnie dzisiaj siada jak na razie. Naprawdę dzisiaj jest fajny proficik już, kurczę, powiem Wam szczerze. Jak tak ma chodzić, to niech chodzi, nie? Dobra, 5 skrzynek rudego sobie otworzę. Może akurat wyleci jakaś kostka. 250 ziko teraz wydajemy. I zobaczymy, co teraz poleci. Ajajaj, obok mieliśmy kosę. No tutaj jest dramacik, chociaż 120 ziko. Myślałem, że będzie dużo gorzej. I te itemki sobie walnę na, od razu na, 100, na 250 ponad. Walnijmy sobie cena od 300 wieczki, dajmy na koskę. Lewa strona, upgrade'ik. No i to niestety, kurczę, nie doleci. No było blisko, ale nie dolatuje. Dobra,
Walnijmy sobie jeszcze jakąś droższą skrzynkę, wiecie, dla emocji droższa skrzynka. I walnąłbym sobie skrzyneczkę Tygrysa. Wiecie co, walnijmy sobie nawet trzy takie, 420 Ziko, 420, hehe. Pozdro, pozdro. Okej, okay, no jest fuel injector w dobrym stanie i on może zwrócić 545, 661 łącznie. Także jest fajny proficik. I ile mamy? Miałem 1300 na starcie. Mam 1500? O, myślałem, że mam większy profit. Chociaż nie, no mamy 673, czyli mam około 1800 ziko, bo tutaj z groszami mamy. Także spoko, jest profit, wiecie o co chodzi. Jest to metoda, która nie da wam dużego profitu, ale jak na razie daje profit i to jest najważniejsze. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj do get more followers. Followers, ja pierdzielę, co ja powiedziałem. Upgrade'ujemy. No i niestety się nie powiodło, kurczę. Ostatnio na live fajnie szło, ale nie zwróciło. Mamy 179 ziko, to jeszcze jakąś ostatnią skrzyneczkę sobie otworzę, jakąś tą droższą. Może być skrzynka polarna i z tego upgrade'ujemy. Chyba, że... aha, kurczę, ta skrzynka jest niedostępna, dobra. To otwórzmy sobie, wiecie co? Skrzynkę przygody za stóweczkę. I to, co tu poleci, albo zostawiamy, albo leci na upgrader. Cyk, 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 co my tutaj będziemy mieli? No jest P250 niestety. Chociaż w Tatraku Factory'u, no nie, field testy, 43 ziko, 8 dych mam jeszcze. Skrzynka ile kosztowała? Stówkę. No to walnijmy sobie na razy 5. Prawa strona takiego stalkera. No i niestety nie siądzie. Ale i tak dzisiaj naprawdę fajny proficik. Także jeśli chcecie więcej takich luźnych metod, zostawcie łapę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, że musicie być na Discordzie, bo tam prawdopodobnie będzie losowanie na kodzik, kodyszkę. Dzięki za oglądanie. No i na razie.